Beata Małgorzata Moniuszko, trzy magiczne słowa. Postawiłam w kącie lalkę. Wyłączyłam mamie pralkę. Nie sprzątnęłam gry po sobie, bo mam co innego w głowie. Odkręciłam gaz w kuchence, pomazałam klejem ręce, przykleiłam się do ściany, oblepiłam klejem krany. Jak ktoś mówi, to ja ziewam. Czasem dąsam się i gniewam. Dziadek mnie całuje w czółko, mama mówi, niezłe ziółko. A ja jestem Małgorzatka, wnusia babci, wnusia dziadka. Tata mówi, że jest miękki. Babcia szyje mi sukienki. Dziś w przedszkolu mamy w planie znaleźć dobre rozwiązanie na niegrzeczne małe dzieci i na słońce, co nie świeci. I dowiedzieć się, czy warto być niegrzeczną i upartą, jak należy się zachować, jak brzmią trzy magiczne słowa. Słowo proszę i dziękuję nic nikogo nie kosztuje, więc używać ich należy, bo od tego świat zależy. Co ja na to? Bardzo proszę, zaraz mamę też przeproszę. No i jedno mam marzenie, kiedyś świat na lepszy zmienię. Czytał oczywiście tata Mariusz, czyli Mariusz Rzepka. Jeśli podoba ci się to, co robię, wpisz w Google krzyżyk tata Mariusz i wybierz najwygodniejszą ścieżkę do pozostania na bieżąco. Ilisku, dzięki, że jesteś i do usłyszenia.